Takim człowiekiem był minister spraw zagranicznych Gabriel Narutowicz. Tak pojawiła się kandydatura. Narutowicz, kiedy mu o niej powiedziano, puknął się w czoło i powiedział: nie mam żadnych szans na wybór, nie jest to dla mnie stanowisko. Ale ja nie zajmuję się rzeczami oderwanymi od historii, ale czasami człowiek ma taką pokusę. Zadałem sobie jakiś czas temu trud, żeby przeanalizować, co kryje się za imieniem Gabriel. I okazuje się, że jest wiele elementów, wśród nich taka cecha, że jest to człowiek, który jak jest długo namawiany, to ustępuje. I to nawet w takich sytuacjach, kiedy nie powinien ustąpić. I decyduje się na wejście w buty, w które nigdy nie powinien był wejść. W takiej sytuacji znalazł się Gabriel Narutowicz w grudniu 22 roku. Józef Piłsudski, kiedy dowiedział się, że będzie kandydatem, zapytał go: a jakie ma pan poparcie polityczne? Jaką ma pan partię polityczną? Narutowicz powiedział: żadnego. W efekcie powinien był się wycofać, ale się nie wycofał. Choć hamletyzował i mówił, że nie chce, ale jednocześnie zdecydowanie nie dawał do zrozumienia, że jego kandydatura nie powinna być w ogóle postawiona. Kluczowe było nie piąte głosowanie, kluczowe było głosowanie czwarte, w którym znalazł się Wojciechowski, popierany przez Piłsudskiego, Gabriel Narutowicz, to już było zaskoczeniem, i Maurycy Zamoyski. Pewniakami do ostatecznego wyboru byli Wojciechowski i Zamoyski. Okazało się, że politycy prawicy przekalkulowali, a języczkiem uwagi stała się Partia Chłopska. Proszę popatrzeć, to znowu jest taka analogia między II a III Rzeczpospolitą. W II Rzeczypospolitej ludowcy wchodzili w różne konfiguracje. Do 1931 roku mieli trzy partie. Stronnictwo Ludowe, PSL, Piast, PSL, Stronnictwo Chłopskie, PSL, Piast, PSL, Wyzwolenie. Każda z tych partii potrafiła znaleźć dla siebie miejsce. Patrzcie Państwo na III Rzeczpospolitą. Po 1989 roku Polskie Stronnictwo Ludowe rzadko kiedy nie było w koalicji, a w strukturach różnego rodzaju sejmików zawsze umiejętnie potrafiło się odnaleźć. Wprawdzie obecnie balansuje gdzieś tam na granicy poparcia, ale wybory samorządowe sprzed paru miesięcy pokazały, że w Polsce wszystko jest możliwe, nawet 24% dla PSL. W efekcie do piątego głosowania przechodzi dwóch kandydatów, Narutowicz i Zamoyski. Co zrobią chłopi? Chłopi, którzy mają swoich przedstawicieli w Sejmie. Czy oni będą w stanie popierać partię, która będzie głosowała za największym właścicielem ziemskim w Polsce? Oczywiście, że nie. Witos kalkuluje. Z jednej strony ma układ z prawicą, bo marszałek Sejmu Maciej Ratej był jego kandydatem, a Wojciech Trumczyński do Senatu kandydatem prawicy. Ich koalicja to stworzyła. Ale w tym kluczowym głosowaniu PSL Piast zachowuje się dwuznacznie. Nie popiera kandydata prawicy. Prezydentem zostaje Narutowicz. I szok. Jeszcze większy szok niż ten, który przeżył prezydent Komorowski wraz z małżonką i całe jego zaplecze polityczne kilka tygodni temu. Potężne zaskoczenie. Co się zaczyna dziać? No, poza tym, że prezydent elekt to jeszcze nie prezydent, ale to też taka ciekawostka. Chyba w II Rzeczypospolitej prawo było bardziej przestrzegane i szybciej egzekwowane. Gabriel Narutowicz prezydentem pełnoprawnym został po 5 dniach. 14 grudnia objął urzędowanie. My obecnie mamy taki okres przejmowania, w którym prezydent ustępujący jeszcze może bardzo dużo rzeczy zrobić, choć mandatu społecznego już w dużej mierze nie ma, i to niezależnie od tego, kto tym prezydentem jest. Wątek wolnomularstwa. No właśnie, bo umknął. Skoro był indyferentny religijnie, to pojawiły się również głosy o tym, że był wolnomularzem, masonem. Najlepszy znawca tej problematyki w Polsce, Leon Haim, twierdzi, że był. Rodzina zaprzecza, ale tak jest bardzo często. Osobiście skłaniam się ku temu, że był członkiem loży wolnomularskiej. Argumentem jest to, że Tugut, który go zgłosił na urząd prezydenta, był na pewno wolnomularzem i to mogło być takim elementem mającym na to wpływ. Tak wygląda w tym czasie. Zdjęcie niezwykle ciekawe. Przyjrzyjcie się Państwo temu, gdzie i jak patrzy Piłsudski, gdzie i jak patrzy Narutowicz. Mamy człowieka, który siedząc z Piłsudskim jest nienaturalnie wyprostowany, jest usztywniony. Miał prawo być stremowany. To jest dzień 14 grudnia, kiedy on przejmuje od Piłsudskiego władzę. Piłsudski nie patrzy mu nawet prosto w oczy. Piłsudski też jest szokowany. Piłsudskiemu się nie wydawało, że będzie mógł być odsunięty. A 22 rok to pokazywał. Najpierw w wyborach parlamentarnych jego kandydaci nie zdobyli ani jednego miejsca z dwóch partii politycznych. Weszli tylko ci, którzy byli w innych partiach. Później ustąpił i okazało się, że prezydentem został wybrany człowiek, którego on dobrze znał
ale o którym wiedział i którego nie chciał widzieć na tym stanowisku. Dlaczego? I tu pojawia się pole do interpretacji, których już chyba nigdy nie rozstrzygniemy, bo praktycznie dysponujemy większością dostępnych źródeł, a z nich jednoznacznie to nie wynika. Najgorsze jest jednak to, że na ulicach Warszawy, bo tam to wszystkim się rozgrywa, dochodzi do gorszących scen. Niezależnie od tego, kto zostaje wybrany, społeczeństwo powinno uszanować, jeżeli wybór jest demokratyczny. Prezydent jadący na zaprzysiężenie do Sejmu 11 grudnia zostaje obrzucony śniegiem, kamieniami, stawiane są barykady. Posłowie, którzy mają uczestniczyć w posiedzeniu, zostają zamykani w bramach. Tego dokonuje bojówki narodowe, które sprzeciwiają się tej kandydaturze. Sprawa oczywiście, szczególnie w okresie II Rzeczypospolitej, kiedy Piłsudczycy doszli do władzy i w PRL, została rozdmuchana w sposób niesamowity. Dużo było przesady w tych interpretacjach, ale nie da się ukryć, że niepogodzenie się z wyborem prezydenta nie powinno mieć takiego charakteru. I rzecz ciekawa, po kilku dniach atmosfera zaczęła stygnąć, ale niestety okazało się, że ten tydzień wystarczył, żeby ten człowiek, Eligiusz Niewiadomski, bardzo dobrze wykształcony, historyk sztuki, autor kilku książek, powoli będzie element. Powoli będzie element. Tak, tu jest właśnie umieszczone. Ma warszawskie zachęty. Nikt wtedy nie zrobił zdjęcia, więc może być to tylko odtworzone na podstawie rysunków. Dlaczego temu wątkowi poświęciłem tyle miejsca? Bo to jest, proszę Państwa, moment w historii Polski, który jest wykorzystywany politycznie do dnia dzisiejszego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w grudniu 2012 roku podali sobie dokładnie przed tym budynkiem rękę politycy, którzy walczą o ten sam elektorat. Janusz Palikot i Leszek Miller. Zjednoczył ich Gabriel Narutowicz i niechęć do prawicy. Wprawdzie Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość nie odwołuje się nawet w jednym elemencie swojego programu do ruchu narodowego, nazywanego wtedy prawicą, tylko odwołuje się do zupełnie innych koncepcji. Co ciekawe, znacznie bliżej Prawo i Sprawiedliwości jest do polskiego niepodległościowego PPS-u z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale nie przeszkadza to politykom lewicowym o takiej, a nie innej proweniencji oskarżać dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość o to, że oni mają cokolwiek wspólnego z zamachowcem, który dokonał zamachu na pierwszego prezydenta. A no niestety bazują tutaj na dużej mierze niewiedzy polskiego społeczeństwa i na manipulowaniu pewnych informacji. Miejsce pochówku Gabriela Narutowicza w archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Dwaj pozostali prezydenci to są tylko okolicznościowe tablice. Maciej Rada, zupełnie nie kojarzony z prezydenturą. To był dwukrotnie człowiek, który pełnił obowiązki prezydenta w Polsce. Dwukrotnie po dramatycznych wydarzeniach. Najpierw po zabójstwie prezydenta Narutowicza w grudniu 22 roku, drugi raz po zamachu majowym w 26 roku. Rataj był takim interreksem z czasów I Rzeczypospolitej. W I Rzeczypospolitej podczas nieobecności króla zastępował arcybiskup interreks, czyli pomiędzy interkrólami. W II Rzeczypospolitej, w związku z tym, że nie było króla, trzeba było szukać formuły. Wielu ludzi już nie chciało się pogodzić z tym, żeby to osoba duchowna, więc uznano, że zastępował prezydenta podczas jego niedyspozycji będzie marszałek. I popatrzcie Państwo, dzisiaj mamy dokładnie taką samą sytuację, czyli w momencie, kiedy prezydent w wyniku jakichś nieprzewidzianych okoliczności, ta najbardziej tragiczna to oczywiście Smoleńsk, kwiecień 2010 roku, również wówczas wchodzi właśnie z kompetencjami, tak bardzo wtedy przebierał nogami Bronisław Komorowski. Maciej Rada jest taką postacią. Postać chwalebna, chlubna, zamordowana przez Niemców w 1940 roku w Palmie. I pojawia nam się Stanisław Wojciechowski. Popatrzcie Państwo znowu rzecz, która pokazuje, ja nie chcę idealizować ani prezydentów II Rzeczypospolitej, ani samej II Rzeczypospolitej, ale pewne wnioski nasuwają się same. Podałem ten przykład dotyczący kumulacji pewnych wydarzeń, szybkości pewnych działań. Tu mamy tak samo. Gabriel Narutowicz został zastrzelony 16 grudnia. 20 grudnia 22 roku Zgromadzenie Narodowe wybiera następcę, po to, żeby właśnie nie było bez królewi, żeby nie było sytuacji, która mogłaby być przez kogoś wykorzystywana. Postać, o której już pokrótce mówiłem, bardzo ciekawa, bo mająca dobre kontakty w różnych sferach polskiej polityki.
nazywany często gromnicą. Dlaczego? Dlatego, że chodził dość sztywno, ale był człowiekiem niezwykłej uczciwości. Można mu zarzucić to, że czasami obchodził protokół dyplomatyczny, ale nie można mu zarzucić tego, żeby nie był człowiekiem skromnym, człowiekiem potrafiącym zrozumieć prostych, zwykłych ludzi. Dla mnie takie pytanie pojawiło się na spotkaniu w Opolu przed 2 tygodniami, kiedy o tym mówiłem, który z prezydentów II Rzeczypospolitej najbardziej może przypominać świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to właśnie Stanisław Wojciechowski. Notabene też zajmujący się prawem pracy, rozwijający spółdzielnie, również jak Lech Kaczyński profesor. Stanisław Wojciechowski pełni swoją funkcję do maja 26 roku. To jest trudny czas. Po tym, jak został prezydentem w 23 roku, w Polsce zapanowała hiperinflacja. Załamanie gospodarcze, złotówka jeszcze wtedy, której nie było, ówczesna waluta, czyli marka, poleciała na łeb, na szyję, protesty na ulicach, bardzo niepewna sytuacja. Z godnością potrafił łagodzić spory. Nie wszystkie, bo wszystkie się nie udało załagodzić. Pomógł Władysławowi Grabskiemu, to jego w dużej mierze autorskim pomysłem i części posłów było to, żeby w grudniu 23 roku na czele rządu stanął Władysław Grabski i przeprowadził te bolesne, bez wątpienia, reformy. Ale co ciekawe, reformy Grabskiego były reformami przeprowadzonymi od początku do końca przez polski kapitał. Pożyczkę zaciągniętą wśród Polaków, rozliczaną co do złotówki, którą Grabski wprowadził. To taki kamyczek do ogródka tego, jakie zadłużenie odziedziczyliśmy po PRL-u, jakie zadłużenie mamy obecnie. A ten scenariusz, który przerabia Grecja, wydaje nam się być bardzo odległy. Część z Państwa zapewne miała okazję być w Grecji. Jestem ostatnią osobą, która powie, że Grecy to są ludzie leniwi i niepracujący. To nie tylko ci, którzy pracują w hotelach, ale na bardzo wielu innych stanowiskach. Pierwsza rzecz to klimat. Przy 30 stopniach przez większą część roku, a my mamy problem, robi się ciepło. Tam żyją normalni ludzie, ale jest też wiele innych elementów. Natomiast system gospodarczy, jaki jest rozwijany w Grecji, był rozwijany w Grecji po wejściu tego kraju do Unii Europejskiej, jest bardzo podobny do tego, który został nam w dużej mierze narzucony i który zaakceptowali polscy politycy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Czyli jesteśmy krajem taniej siły roboczej, jesteśmy krajem, który nie ma własnej myśli technicznej, jesteśmy montownią dla wielu zachodnich koncernów i żyjemy na kredyt. W pewnym momencie, jak już wszystko to, co mamy, a ostatnia rzecz, która nam została, to lasy, stąd nie przez przypadek ta dyskusja o lasach, bodajże pod Jełową, bo Niemcy budują potężny tartak, a nie będą tam przerabiali swojego drzewa. A ile trzeba wysłać tirów z meblami do Niemiec, żeby przyjechało jedno Audi z Ingolstadt, nie trzeba też chyba Państwu tłumaczyć. Ten model grecki naprawdę powinniśmy bardzo dokładnie obserwować, ale nie na zasadzie takiej, jak robi pani premier, żeby nas straszyć Grecją, tylko wyciągać wnioski. A my niestety nie wyciągamy. Stąd Stanisław Wojciechowski był jednym, zupełnie zapomnianym, z autorów tego sukcesu gospodarczego. On jest kojarzony tylko z Grabską, bo tak jest najczęściej. Natomiast warto w tym kontekście pamiętać. Stanisław Wojciechowski był człowiekiem, który przestrzegał prawa. To przestrzeganie prawa spowodowało jeden z najbardziej dramatycznych momentów w życiu Józefa Piłsudskiego. Otóż 12 maja po południu na moście trzecim, nazywanym też Mostem Poniatowskiego, spotkało się dwóch panów. Stanisław Wojciechowski i Józef Piłsudski. To był ten dzień, kiedy Piłsudski stanął na czele oddziałów, które wyruszyły z Rembertowa i postanowiły swoją demonstracją zbrojną zmusić do ustąpienia rząd. Rząd Hienopiasta z premierem Witosem, utworzony raptem 2 dni wcześniej, Piłsudski mówił tak: nie mogę pozwolić na to, żeby w Polsce rządzili ludzie, którzy są moralnymi sprawcami zbrodni na pierwszym prezydencie Narutowiczu. Ta postać cały czas tutaj wracała. W efekcie stanął na czele wojska. Należy do tych, którzy mówią, nie chciał, żeby walka się rozpoczęła. Ale jeżeli ktoś wyciąga miecz z pochwy, to musi się liczyć z tym, że druga strona zrobi to samo. I w pewnym momencie ktoś pierwszy ten miecz podniesie do uderzenia. Tak się stało, ale kluczowe było zachowanie Wojciechowskiego. Wojciechowski, który w pewnym okresie swojego życia spał z Piłsudskim pod jednym kocem. Wydawali ten sam tytuł gazety socjalistycznej Roboty. Piłsudski był pewien, że Wojciechowski go nie zawiedzie, że zdymisjonuje rząd Witosa. Ale byłoby to niezgodne z faktem w Sejmie, a tam rząd Hienopiasta miał większość. Wojciechowski majestatycznie i z godnością powiedział do Piłsudskiego, że nie ustąpi, a do podoficerów stojących na moście wspierających rząd powiedział, żeby czynili swoją powinność. Jest taka piękna scena w historii, kiedy Napoleon Bonaparte z Elby w
powraca na kontynent, rozpoczyna się jego 100 dni. Naprzeciwko niego stają oddziały wierne Bourbonom, a tymi oddziałami dowodzi jego najlepszy marszałek Michał Ney. Napoleon Bonaparte rozpina surdut, staje przed oddziałem i mówi: chłopcy, jeżeli uważacie, że powinienem zginąć, to strzelajcie. Spuszczają broń. Piłsudski znał doskonale historię i chciał powtórzyć dokładnie ten sam manewr, ale się zawiódł. Młodzi 20-latkowie nie opuścili broni i powiedzieli, że jeżeli on nie ustąpi, to będą strzelać. A historycy, biografowie Piłsudskiego bardzo niechętnie o tym piszą, bo według wielu relacji Piłsudskiego przez parę godzin później nie miał. Miał na praskiej stronie Warszawy położyć się w jednym z mieszkań na leżance, nie mogąc zrozumieć tego, że on, wódz naczelny, obrońca Warszawy, ten, który odepchnął bolszewików, nagle spotkał się z taką niewdzięcznością. A on się nie spotkał z niewdzięcznością. On się spotkał z przestrzeganiem prawa, które jeżeli jest przestrzegane, to stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania państwa. Stanisław Wojciechowski, pozujący na prezydenta. To jest właśnie ten moment. Niestety nie mamy zdjęcia, na którym widać go panów razem. Piłsudski udający się na tę rozmowę. Rozpoczęło to walki trwające przez 3 dni. Zginęło 379 osób. Blisko 1000 zostało rannych. Mała wojna domowa w Polsce w 26 roku. Stanisław Wojciechowski, przeskakując już, przeżył okres międzywojenny, przeżył II wojnę światową. Przeżył powstanie warszawskie, choć był w Warszawie, znalazł się w obozie przejściowym, mieszkał w Warszawie w bardzo skromnych warunkach, zmarł w roku 1953, w okresie stalinowskim. Komuniści zadbali bardzo skutecznie o to, żeby na jego pogrzebie nie było żadnej patriotycznej manifestacji ani demonstracji. Pojawia się Ignacy Mościcki. Mówiłem kilkanaście minut temu o tym, że ci prezydenci byli wyciągani z kapelusza. Ktoś może powiedzieć znowu, Mościcki był wyciągnięty z kapelusza. Wykłada we Lwowie na Politechnice Lwowskiej imienia Jana Kazimierza. Dzwoni telefon z Warszawy, dzwoni Kazimierz Bartel, inny profesor tej Politechniki, któremu Piłsudski powierzył funkcję premiera po zamachu majowym. Piłsudski mówi: ja nie będę prezydentem, ale nie mam kogoś, kto mógłby pełnić ten urząd. Bartel mówi: a ja mam, to jest Mościcki. No to dobra, dzwoni. Telefon, Mościcki miał noc na to, żeby się zastanowić, czy podejmie godność prezydenta. W tym czasie Polska jest inna. Polska już nie ma wolnych wyborów, choć ma Sejm wybrany w 22 roku. Piłsudski jak chciał, tak zrobił. Pozwolił siebie wybrać pod koniec maja 26 roku, po czym powiedział posłom: dziękuję bardzo, ja tego stanowiska nie przyjmuję. Za 2 dni odbędą się wybory, moim kandydatem będzie Mościcki. Mościcki został wybrany. Uczył się, jak być prezydentem. Nie miał doświadczenia zbyt dużego w polityce. Ale jak już wszedł w buty prezydenckie, to doskonale się w nich poczuł. To ten pałacyk, który mamy w Wiśle prezydencki, to ten kurort w Juracie, to między innymi jego zasługa. A jakby szukać prezydentów w ówczesnej Europie, to jak pełnili swój urząd, w sensie jak wyglądali, to w zasadzie Mościcki wygrywał z każdym. Wysoki, postawny, z sumiastym wąsem, który wtedy nikomu nie przeszkadzał, majestatyczny, a jednocześnie bardzo szybko łapiący kontakty z ludźmi. Polacy w dużej mierze go pokochali, choć wiedzieli, że jest sterowany z tylnego fotela przez marszałka Piłsudskiego. Mościcki był uważany za politycznego ignoranta. Błąd. Kiedy zabrakło Piłsudskiego, notabene Józef Piłsudski zmarł w rocznicę wybuchu zamachu majowego 12 maja 1935 roku. Ktoś powie przypadek, ktoś inny powie, że jednak nie przypadł. Mościcki wydawało się, że jest do odstrzelenia. Okazało się, że on przez 9 lat skutecznie stworzył swoje zaplecze polityczne i nie dał się usunąć Waleremu Sławkowi, Rydzowi Śmigłemu, ani Józefowi Bekowi. Stąd mamy przez ostatnie 4 lata II Rzeczypospolitej taki okres dekompozycji obozu sanacyjnego z prezydentem Mościckim, który będzie brał udział w dyskusji, która odbyła się na początku stycznia 1939 roku, jednej z najważniejszych nocnych rozmów w historii Polski. Tam spotkał się premier Składkowski, minister Beck, Rydz Śmigły, Mościcki i powiedzieli: trudno, mamy małe szanse w konfrontacji z Niemcami, ale się nie poddamy. Słynne wystąpienie Józefa Becka z 5 maja w Sejmie, kiedy powiedział, że nie damy się odepchnąć od Bałtyku, było podyktowane właśnie tym spotkaniem. Jedną z tych osób, która taką decyzję podjęła, był Mościcki. I ktoś powie, decyzja tragiczna i dramatyczna.
ale z drugiej strony decyzja, która pozwala nam, i od tego też zacząłem, spojrzeć z podniesioną głową, tak jak powinniśmy spoglądać z podniesioną głową w postawie naszych trzech prezydentów II Rzeczypospolitej, bo pomimo tych perturbacji, dziwnych okoliczności, pomimo problemów z wyborem, pomimo tego, że każdy z nich kończył w sposób no nie taki, jakby chciał. Kończę rzeczą, która nasunęła mi się jakiś czas temu, a znalazła potwierdzenie niestety w wielu innych przypadkach. Popatrzcie Państwo. Pierwszy prezydent w historii Polski zastrzelony. Drugi, Wojciechowski, obalony w wyniku zamachu majowego. Musiał ustąpić. Trzeci, Ignacy Mościcki, musi ustąpić, bo Polska zostaje pokonana przez III Rzeszę i Związek Sowiecki zostaje internowany w Rumunii. Kolejni prezydenci na uchodźstwie mają już marginalne znaczenie. Nawet Władysław Raczkiewicz, który był po Mościckim, został zmarginalizowany przez Sikorskiego. Przeskakując do III Rzeczypospolitej, pierwszy prezydent wybrany w 1989 roku jednym głosem, Wojciech Jaruzelski, pod wpływem presji, rok później musiał ustąpić. Lech Wałęsa przegrał wygrane wybory, mówiąc, że nie poda nawet nogi Kwaśniewskiemu w tej słynnej debacie. A Aleksander Kwaśniewski, jedyny, który pełnił dwie kadencje, tak naprawdę do dzisiaj większości Polaków kojarzy się z tym, że był pijany w Charkowie, że chorował na goleń, chorobę filipińską i że fałszywie podawał, że ma wyższe wykształcenie. Postać Lecha Kaczyńskiego, tragiczna postać, mówi sama za siebie. No i wydawało się, że obecny prezydent będzie mógł spokojnie sobie kolejną kadencję porządzić. Jeszcze 3-4 miesiące temu miał wygrane wybory. Żaden analityk polityczny nie przewidywał takiego scenariusza. Nagle okazało się, że w maju 2015 roku przeżył szok. Miejmy nadzieję, że ta klątwa zostanie przełamana przez prezydenta Andrzeja Dudę, który od początku sierpnia będzie naszym prezydentem. Dziękuję Państwu bardzo.